Serdecznie witam wszystkich hodowców. Dzisiaj odwiedził mnie kolega Robert z oddziału 035 Bydgoszcz. 035 Bydgoszcz. Kolega Robert w tym roku nabył u nas 20 młodych do lotu. 19 przystąpiło do lotu, bo jednemu coś się tam przydarzyło. 18 skończyło loty. I każdy tam czołowo siadał, tak? Tak, czołowo siadał każdy jakby, no z konkursem, nie? No, każdy z konkursem. A powiedz, opowiedz mi, jak w ogóle u was loty przebiegły w oddziale i jak te gołębie się spisywały, bo coś mówiłeś, że na pierwszym locie to... No to opowiedz. Na pierwszym locie, kiedy sam byłem zaskoczony, chciałem gdzieś tam, pierwszy rok ogólnie lotuję. I chciałem gdzieś tam w sekcji chociaż coś pokazać. A tutaj się udało nawet w oddziale, nie? No i na pierwszym locie się 95 sztuk, nie? Na ile włożonych? Na 140, nie? 95 siadło na raz, no. Siadło na raz, nie? No bo koledzy, to nie jest sztuką, żeby ktoś kupił gołębie, ale jeżeli się ten, co sprzedaje, nie zaopiekuje się hodowlą i nie pomoże, tak jak w moim przypadku, ja się zaopiekowałem Roberta hodowlą i pomogłem mu prowadzić wszystkie szczepienia młodych gołębi. Dokładnie. Robił wszystko według mnie, tak jak mu kazałem, i efekty były od razu w pierwszym widoczne. Jesteś zadowolony po pierwszym sezonie, tak? Mega, bo... jestem zadowolony i no, na pewno cię będę chwalił, nie? No dziękuję, dziękuję. No ale tak jak mówię, kto u nas kupuje gołębie, to zawsze dostaje pomoc, bo można kupić gołębie od najlepszych hodowców. Jeżeli ten hodowca nie przekaże swojej wiedzy, jak ktoś ma prowadzić te gołębie przy zaciemnianiu czy przy celach zdrowotnych, szczepienia względem paramykso, adenocyrkowirozy i ospy i w ogóle kuracji na jakiegoś rzęsistka, no to te gołębie później giną i później taki hodowca mówi, że a miałem od tego, nic nie leciało. Miałem od tego, nic nie leciało. A u nas jest odwrotnie. U nas jak ktoś kupuje gołębie, to wiadomo, że otrzymuje pomoc, żeby te gołębie się fajnie u niego spisywały. Robert, powiedz mi, te 90 gołębi, co ci siadło na raz, były to czołowe gołębie. Były to czołowe gołębie, tak. I później na każdym locie powtarzały. I coś wspominałeś, ostatni lot był... Ostatni lot był pod wiatr. Ile kilometrów? 300, nie? Tam 200, dokładnie 280 do mnie. Mhm. I widziałem tam na listach 417 zrobiły samą szpicę. Tak, samą szpicę. 8, gdzieś tam do ojca mówię... jakby 8 siadło, to zamykamy, mówię, serię i wygrywamy, nie? Mistrzostwo oddziału zrobiliście. Mistrzostwo oddziału, tak. No i nie zdążyłem dokończyć jakby zdania i 8 przyleciało. No i to były gołębie czołowe gdzieś tam od ciebie, nie? 417, nie? No to bardzo się cieszę. No i Robert był u mnie 2 razy, dzisiaj przyjechał 3 raz. Ze względu na to, że ja ograniczam hodowlę, no to Robert mówił, czy coś bym mógł kupić z rozpłodu. Ja mówię, Robert, nie ma problemu, ja ci mogę naszykować wszystkich rodziców tych gołębi, które u ciebie najlepiej siadały. Wysłał mi numery, sprawdziłem rodziców tych gołębi. No i tak jak tutaj widzicie, tutaj jest naszykowane 6 sztuk i tam w klatce jeszcze siedzi 2 sztuki. Jest tam nawet syn mojej olimpijki, która była trzecia w Polsce w kategorii H chyba, i do niego dopasowałem mu samiczkę, pełną wnuczkę z Gripela. Rewelacyjnie te gołębie mi siadają z Vandebulka. No i Robert też miał po niej i też ten młody wyczaiłem, że siada u niego bardzo czołowo. Tutaj do góry też jest po oryginalnych gołębiach z linii Vandebulka. Piękny płowy, wydał mi już sporo bardzo dobrych gołębi. I on jest nałączony na wnuczkę Nacjonala z mojego 215, jak i również ona jest wnuczką Kanibala. Tutaj gołąb z linii to jest wnuczka z Elektro, prawnuczka z Elektro. Do góry dałem samca uciągniętego u siebie z Pitbull na Bulka. Tutaj jest piękny gołąb mazany z gołębi Leo Heremans. Posiadam jego ojca, ale Robert miał właśnie po tym synie i u niego też się pięknie spisywały. I na te gołębie dałem mu samiczkę, po której ma też fajne gołębie z linii Pitbull. Także uszykowałem mu
wszystko to, co sobie chciał i co najlepsze. Robert, powiedz jeszcze, jak ogólnie teraz gołębie pod względem zdrowotnym. Wiem, że stosujesz kurację teraz na Difem Extra. Dokładnie. No gdzieś jestem w 14 dniu kuracji. Mhm. No, chcę przeprowadzić tak jak mi mówiłeś, tak, 21 dni później. Czyli troszkę jeszcze tam zostało, no, dotrzymamy do końca tą kurację, no i wtedy po kolei gdzieś tam na pewno będę jeszcze do ciebie dzwonił, żeby nie popełnić błędu. No tak, no bo jak ja już się podjąłem tego, że będę ci pomagał, no to wiadomo, że po tej kuracji trzeba podać zaraz grzyba, nerki wątroba, probiotyki i dopiero możemy zaszczepić tylko na salmonelozę. Bo młode już szczepiłeś dwa razy, tak jak ja ci wszystko mówiłem, to nie będziemy szczepić już na paramyxo, tylko zaszczepisz raz w życiu je teraz na salmonelozę. Później jako dwuletnie już gołębie przejdą kurację 15-dniową, ale nie będą już zaszczepione. Także koledzy, no co, widzicie tutaj jak to działa. Zapraszamy, polecamy, no. Bardzo dobry hodowca i instruktor, nie, przede wszystkim, no kurczę, mega. No te, tak jak ty zacząłeś pierwszy rok, to wiedziałem, żebyś sobie bez mojej pomocy nie dał rady, choć miałbyś gołębie nie wiadomo skąd i jakie, ale jeżeli ktoś nie weźmie cię pod skrzydło, takiego młodego hodowcy, który zaczyna i nie pomoże mu, no nie pomoże mu pod względem zdrowotnym i w ogóle jak ktoś zaczyna to ze słabym pojęciem i się nie wytłumaczy, to później nie ma takich efektów w gołębiach, tak? No to teraz co, za rok, pierwszy rok będziesz się bawił na gołębie dorosłe? Na gołębie dorosłe, tak. Pierwszy rok w ogóle? Na roczne, w swojej karierze, tak? No to też postaramy się tutaj zrobić tak, żeby te młode u ciebie wychowały po jednym młodym, czy tam posiedziały na jajkach, jeszcze to się jeszcze przemyśli, jaką metodą. No i też nie będziesz się wygłupiał, bo szkoda tych gołębi, jednak to są gołębie ode mnie typowo na sprint, takie do 500 km. Choć tutaj te łączenia na Nationala, to podejrzewam, że i dadzą sobie radę, na pewno na jakąś 500 się włoży, ale ile młodych zostało ci po lotach? Około 140. No to teraz, żeby zrobić porządną drużynę i żeby tego nie zmarnować, to trzeba będzie podejmować dobre decyzje w gołębiach dorosłych. Zrobić na przykład kategorię A i B. No i tam włożyć jak się da z 500 ze 2-3, żeby to materiał został na następne lata, bo nie sztuka zrobić na młode, a później w starych podpalić się na puchar i wygubić gołębie przez to, żeby zostać mistrzem oddziału, bo koledzy, mistrzostwo oddziału to wiadomo, ci co tam zaczynają, to dla nich to jest marzenie, tak? Ale później w miarę jedzenia, jak ja to mówię, apetyt rośnie, chce się być mistrzem okręgu, chce się być mistrzem regionu i w mistrzostwach Polski. Dlatego tutaj trzeba pomóc Robertowi i poprowadzić go tak, żeby nie zrobił tutaj żadnego błędu. No, system karmienia, wszystko tak jak ja ci mówiłem, na rozpiskę ci dałem, bo ty sugerowałeś się to co w katalogu, nie? W katalogu, tak. I trzymałem tego, no i to tak wyszło, nie? No. A miałeś też jakiś problem na początku, coś ci tam zachorowały gołębie, nie? Tak, miałem problem, zacząłem mrużyć oczy, nie? Mhm. No i gdzieś tam mi pomogłeś, nie? Też, no, no, no tutaj to dakiem dwójką to jest rewelacyjny. To tutaj poszło bardzo szybko, 2-3 dni, bo to jest gronkowiec z pojówki, także... ale no dobrze, też, że zadzwoniłeś. Też leciały nawet tam, myślałem, że nie dadzą rady, ale no... W czubie może nie przyleciały, ale no nie zgubiły punktów, tak powiem. Nie, ale później już jak podałeś daka, to już tak, wszystko fajnie ruszyło. Także widzicie koledzy, że tutaj, tak jak mówię, no miał gdzie zadzwonić. To nie tylko, że kupił gołębie, ale był pod naszą opieką. Także z każdym pierdołką, jak ja to mówię, zdrowotną, którą miał u siebie na hodowli, to od razu dzwonił do mnie, a ja to, o której byście mnie w nocy nie obudzili pod względem zdrowotnym, to staram się każdemu pomóc i tutaj szybka reakcja była. No i co, i wyzdrowiały, no to gratulujemy, Robert, mistrza oddziału. Dziękuję. Życzymy wiele sukcesów na inne lata. No wziąłeś materiał tutaj naprawdę z pierwszej półki, teraz jeszcze rodziców pozabierałeś tych gołębi.
Także mam nadzieję, że to wszystko u Ciebie zaowocuje. Będziemy obserwować. No co, pozdrawiamy. Dobry lot. Dziękuję, dobry lot.